Cześć, z tej strony Kador, to jest kolejny gameplay z serii drugiej z gry Farming Simulator 15. W dzisiejszym odcinku zajmę się zwożeniem owiniętych bel z pola. No więc tak, co do maszyn, sprzętu jaki tutaj mam, jest to taki fajny, dość mały, no i taki też trochę stary Massey Ferguson. Akurat tur i chwytak do bel jest oryginalny, w sensie z oryginalnych maszyn. Tutaj jest Fendt Favorite, kiedyś go już używałem. No właśnie taki Massey Ferguson, tego Massey Fergusona używam po raz pierwszy. Fajny modzik, a ten ciągnik już kiedyś używałem, więc jest sprawdzony, można powiedzieć. A przyczepa na bele jest to przyczepa z DLC Marshall do Farminga 13, która tutaj do 15 została wrzucona do ściągnięcia za darmo. Tak jakby jest to oficjalny mod od Giant Software, można powiedzieć. W paczce jest kilka maszyn marki Marshall, więc oczywiście link do ściągnięcia, jakby ktoś chciał, to znajdziecie w opisie do filmiku. Dobra, najpierw jestem na tym tutaj polu, tym co jest dalej od farmy, bo jak wiadomo, jak ktoś oglądał poprzedni odcinek, to wie, że mam jeszcze belę na drugim polu, które jest bliżej farmy. No ale postanowiłem najpierw na tym tutaj je pozbierać, żeby nie nadkładać drogi. Akurat ten Massey się dość długo odpala. To zależy, czy ktoś uznaje to za minus, czy za plus. Za minus to może dlatego, że trzeba długo czekać, zanim się odpali. Może to kogoś irytować, ale ktoś może uważać za plus, bo jest to wtedy realistyczne. Ogólnie fajnie wygląda ten Massey, zarówno w środku trochę i na zewnątrz jest tak fajnie wykonany. A jeszcze z tyłu jest obciążnik oryginalny. No tak, na wszelki wypadek, bo różnie to bywa. Może by te bele okazały się za ciężkie dla tego silnika. No różnie to bywa z modami, więc wolałem jednak ten obciążnik założyć. Mam nadzieję, że będą mi te bele współpracować z tym chwytakiem, bo czasami prasy z modów różnie współpracują z tymi oryginalnymi chwytakami. Przecież wideł nie wezmę, no bo bela jest owinięta, no to muszę wziąć chwytak. Myślę, w farmingu to tam bez różnicy, ale no trzeba zachować czasami tą dozę realizmu. Wideł nie użyję, żeby nie przebić folii. No w farmingu i tak bym nie przebił, bo to tak nie działa, ale no mówię, czasami trzeba troszeczkę, tak jak powiedziałem, zachować tego realizmu troszeczkę. Dobra. Mniej więcej w taki sposób będę tutaj te bele ładować, ustawiać, układać na tej przyczepie. Raczej wszystkie powinny wejść, ich tutaj nie ma za dużo. Mam nadzieję tylko, że się dość szybko owinę, bo z tego jak widziałem po tej pierwszej beli, co ładowałem, to coś tutaj dziwnie te bele właśnie z tym chwytakiem współpracują, się ślizgają. Mam nadzieję, że tutaj wszystko pójdzie dobrze. O, tutaj już się widzę, jakoś chwytak mi przekrzywił. No, czasami dziwnie ten chwytak tutaj działa. Wygodne jest jego użycie, wygodniej się czasami bierze bele niż nadziewa się na widły, bo tutaj różnie działa. Jeśli mówię o nieowiniętych belach, no bo tak jest to owinięte folią, no to wiadomo, że wypadałoby jednak w chwytak brać. Co tu się dzieje? No dobra, z tego co widzę powoli, ale jakoś chyba to pójdzie. Mam tylko nadzieję, że nie spadną mi te bele z tej przyczepy, bo to różnie bywa z tym. Czasami jest tak, że one się... To chyba zależy jakby od przyczepy, ja już sam nie wiem, bo różnie to bywa. Czy to od przyczepy zależy, czy to od bel może jaka prasa je zrobiła, ale chyba na tych oryginalnych przyczepach one nie spadają. Jakoś są tam automatycznie tak jakby przytwierdzane. No ale zobaczymy, jak coś to i tak będę powoli jechał.
Okej. No, jak na razie idzie całkiem dobrze. Z reguły nie radzę sobie zbyt dobrze w każdym farmingu z załadunkiem Bell. To jest robota dla cierpliwych i dla skupionych tak bardzo. Nie, w żadnym farmingu nie lubiłem ładować Bell przy pomocy tura czy jakiegoś ładowacza. Nie wiem czemu jakoś, nie wiem, no nie wychodzi mi to, średnio to lubię, tak jak powiedziałem, co kto lubi. Głównie z racji tego, że średnio mi to wychodziło, jak używałem na przykład wideł, to układanie tego na przyczepie, no nie za ładnie wychodziło niestety, nie za ładnie to wyglądało. Plus jestem taką osobą, która woli ładować Belle używając kamery na zewnątrz pojazdu. No jest wygodniej bądź co bądź niż tak. No ale tak też można, tylko się człowiek więcej namęczy. Jak ktoś lubi, to czemu nie? To zależy oczywiście od preferencji. Każdy gra w farminga na swój sposób, wedle własnych upodobań. Tym także ja. No ale nawet, o, na kamerze wewnątrz ciągnika jakoś można sobie poradzić. W sensie ja mogę sobie poradzić, zapewne wiele osób już tylko gra, tylko na przykład farminga gra na kamerze wewnętrznej, to jest odcykanych. Ja nie za często do pewnych, podczas pewnych czynności wykorzystuję kamerę wewnątrz. Znaczy ja to tak dynamicznie robię, to się przełączam pomiędzy tą kamerą. Zresztą na gameplayach jak widać, ale jak samemu gram, to też tak dynamicznie się przełączam między kamerą wewnątrz pojazdu oraz kamerą na zewnątrz pojazdu. Aczkolwiek chyba większość czasu gram na kamerze na zewnątrz pojazdu. No mówię, jak zależy, jak kto woli. Większość czasu definitywnie gram na kamerze na zewnątrz pojazdu, ale mówię, przełączam. Zależy też, jaką czynność wykonuję. Na przykład takie koszenie zboża, no to mógłbym, znaczy mucenie zboża, no wiadomo, jakieś żniwa, to mógłbym no prawie tylko i wyłącznie na kamerze wewnątrz kosić. Podczas nagrywania różnie to robię, ale dałoby się, bo to nie jest trudne. Ale chociażby takie, no już ładowanie Bell, a chociaż to też może zły przykład, no nie wiem, są czynności, które się po prostu trudniej wykonuje na kamerze w kabinie. Bo jest po prostu, no wiadomo, ograniczona widoczność. Co tu się kurde dzieje? O, ta Bella się uczepiła tego chwytaka i... No i nie wiem, o co tu chodzi. O, zaraz spadnie tamta. O, nareszcie się odczepiła od tego chwytaka. No nie, znowu. Dobra, ja może odjadę trochę, bo patrzę, że te Belle się jakby przyklejają do tego chwytaka. Dobra, jest ok. Jak na mnie, to jest ok. Podjadę teraz tam. Znaczy one są też w taki sposób ułożone, że trudniej im spaść, aniżeli jakby były na odwrót ułożone. Wtedy mogłyby się jakoś stoczyć, a tak to jeszcze w miarę jest to stabilnie. W tej pozycji, w jakiej są ułożone, to jeszcze jest chyba w miarę stabilnie. Chyba że w jakiś zakręt bym wjechał na szybko, ale nie wiem, czy tutaj spadają z tej przyczepy, czy nie. Różnie to bywa. Ale w farmingu 17 będzie już tak, że nie będzie takiego problemu, gdyż tam będą pasy do zabezpieczania ładunku. No i się te masy oczywiście długo odpala. W 17 oryginalnie w każdej maszynie, czy to na przyczepie na Belle, czy przyczepie na przykład na kłody, Będą pasy do zabezpieczania ładunku. Będzie można ręcznie pozapinać. Tak po prostu będzie się można przejść i kliknąć odpowiedni przyciski. Wtedy się będą zapinać te pasy. Lub z tego co wiem, będą na przykład te pasy automatycznie się chyba zapinać, jak wsiądziemy do ciągnika. Tak na zaście będą zapinać, jakby ktoś chyba zapomniał.
a później narzekał, że mu spadło, że mu ładunek spadł. Cóż, więc to będzie ciekawe rozwiązanie. Wtedy już nam nic nie pospada, ani bele, co na pewno jest irytujące, ani kłody, co też jest irytujące. Więc to będzie ciekawa nowość, te pasy. Ale z tego co wiadomo, w 17 też będą big bugi. O, no i mi wyleciała. Te duże torby, czyli te worki, te big bugi, będzie można nimi chyba napełniać siewniki, zboże, wiadomo, siewniki lub jakieś rozsiewacze nawozem będzie można napełniać, takim granulowanym, lub też chyba będą w takich dużych workach, będzie można kupować pasze dla zwierząt, dla krów albo dla świń, więc jak je będziemy transportować, to chyba też będzie można jakoś pasami przypinać. Tak więc to definitywnie będzie jedna z ciekawszych nowości. Co ta Bela tak krzywo stoi? O co tu chodzi? No jak z tymi belami, no to w każdym farmingu się dzieje coś dziwnego. Oby w końcu jakoś tę mechanikę tych bel zmienili, bo czasami to się wydaje, jakby te bele ważyły za mało, czasami się wydaje, jakby ważyły za dużo. I to zawsze jest taki problem w tych farmingach. W ogóle w 17 ma przecież być większa integracja z otoczeniem, w sensie jakieś mniejsze kawałki drewna będzie można podnosić. Jak było widać na gameplayach z Gamescomu, to jakieś tam stojące i ozdabiające mapę, ja wiem, krzesła, stoliki czy coś też będzie można podnosić, no tak po prostu, żeby można było. Ale jestem ciekaw, czy będzie można na przykład bele popchać, już nie mówię, że podnosić, no bo gdzie bele podnosić, ale no po prostu, żeby ją popchać, żeby się turlała. Do 15 jest taki mod, w 17 już tego typu interakcja z różnymi rzeczami na mapie będzie oryginalnie zrobiona, ale ciekaw jestem właśnie, czy podnoszenie jakichś mniejszych kawałków drewna będzie, ale czy będzie możliwość pchnięcia takiej beli, to już jest dla mnie ciekawa sprawa. Tak jak powiedziałem, nie pytam się, czy będzie możliwość przenoszenia beli, no bo to przecież wiadomo, że nie, ale no żeby chociaż ją pchnąć. Ciekawe, czy takie coś będzie, bo to różnie może być. Dobra, jadę na drugie pole, bo to nie jest jedyne, na którym mam te bele, tak jak wspomniałem. Jest jeszcze jedno. To trzeba tam dojechać. No nie jest aż tak daleko, bliżej farmy. Najpierw tym masejem. A w sumie mogłem to wszystko zrobić jednym silnikiem po prostu. Podpiąć przyczepę i teraz jechać. Ale jakoś postanowiłem użyć do tego dwóch silników, no i tak się stało. Dobra, tu jest drugie pole. Tu jest akurat... A, tylko cztery bele, no to luzik. No i teraz... Na wszelki wypadek ten tempomat zmniejszę. No i jedziemy z belami. Tu przez jakiś las. Co jest? A, no właśnie, trochę ta... A pierdziele jechać przez ten las, ta przyczepa jest długa, szeroka, więc... Po co jadę przez tę drogę, mogę sobie na skrót... Mogę sobie skrót walnąć przez pole. To za problem. No, trzymają się te bele. No, ostry skręt. Przez niektóre słupki w tej grze da się przejechać, a niektóre powodują kolizję. O, akurat ten tutaj, przez niego dało się przejechać. Niektóre słupki znaczy się na tej mapie. Dobra.
Tutaj 4 bele, to szybko pójdzie. Dobra. Jest jedna kwestia do omówienia, którą mówiłem, że teraz będę w każdej serii omawiać. Mówiłem o tym ostatnio w serii pierwszej. Na wypadek, jakby ktoś serii pierwszej na przykład nie oglądał, bo to różnie może być, jakby ktoś oglądał tylko serię drugą. Więc tak, ta seria niedługo się skończy. Ta seria jest, można już powiedzieć, prawie że na ukończeniu. Ukaże się jeszcze w niej tylko parę odcinków. Ktoś może zapytać w komentarzu dlaczego. No to niech ten ktoś nie pyta, no bo już wyjaśniam. No wiadomo, premiera Farminga 17, tuż, tuż. Dokładnie mówiąc 25 października. A, tak jak kiedyś, dawno temu mówiłem. A nie pamiętam, czy w odcinku tej serii, no ale w sumie tego można było się spodziewać, że wraz z premierą 17 przestanę nagrywać 15. Jest trochę zrozumiałe, no już tę 15 nagrywam 2 lata, nawet z niej 3 serie mam, więc no przez te 3 lata to jednak 3 lata to była dostatecznie duża. No to było dość długo, to wystarczająco dużo czasu, żeby mogła się ta 15 troszeczkę znudzić. No po prostu nagrałem się w nią już dużo, wystarczająco. Nagrywałem jej też dużo w każdej serii, więc no to logiczne, że jak wyjdzie 17, to kończę nagrywać 15. I to każdą serię, i pierwszą, i drugą, i trzecią. Ta tutaj jest to właśnie seria druga na modach. Seria trzecia, jak wiadomo, jest w dodatku Gold. Seria pierwsza na oryginalnych maszynach. No to ile jeszcze zostało tych odcinków? Ja wiem, nie licząc tego, to z 2 możliwe zostały, coś w tym stylu raczej. No cóż, jest to naturalna kolej rzeczy. Wychodzi 17, więc kończę nagrywać 15. Ale w ostatnim odcinku, no powiem, który odcinek będzie ostatnim. To na pewno nie będzie jakieś zaskoczenie. No ale cóż, nie ma tak naprawdę co płakać, no bo 17 przecież będzie lepsza od 15, więc to chyba dobrze, że będę nagrywał coś nowego. Znaczy się tak, plan jest taki, że jak wyjdzie 17, to na początku będzie nagrywana tak jakby tylko i wyłącznie ta seria pierwsza, a seria pierwsza to jest zawsze na moim kanale, tak było w przypadku 13, tak będzie w przypadku 17, seria pierwsza jest na oryginalnych maszynach, a seria druga zawsze na kanale, to już jest od czasów 13, to jest seria na modach. Więc tuż po premierze Farminga 17 to będę nagrywać tylko i wyłącznie na oryginalnej mapie i na oryginalnych maszynach. Chcę też po prostu, a zresztą o tym będę mówił w ostatnim odcinku, ale ja już też mogę teraz o tym powiedzieć. Chcę też trochę od tej serii drugiej odpocząć, bo czasami kompletowanie na przykład modów, znalezienie jakiegoś odpowiedniego moda, to czasami zajmuje trochę czasu i mody potrafią przez to, że czasami są niedopracowane, troszeczkę zdenerwować człowieka. Dlatego po premierze 15 tak prędko jakiejś serii na modach nie będzie. Po pierwsze, trzeba będzie poczekać, aż zrobią jakieś naprawdę dobre mody, a nie tylko jakieś konwerty z 15, tylko żeby jakieś też nowe były, fajne, mody, tak jakby jakąś nowa część Farminga, no to mody z nową jakością, tak jakby. No więc seria druga raczej w Farmingu 17, czyli seria na modach, nie pojawi się tak prędko. Nie wiem jeszcze ile, nie chcę mówić, naprawdę nie chcę spekulować, bo nie wiem, ale nie tak prędko. Nie tak prędko to ile? No właśnie nie wiem, po prostu nie tak prędko i tyle. Nie chcę mówić ile miesięcy czy coś, bo sam nie wiem, to się zobaczy.
Dobra, zakończyłem załadunek. Bel. W sumie i tak to robię teraz tak jakby... aby robić, no bo te bele już mi się i tak nie przydadzą, ani nic raczej z nimi tu nie będę robić, nie będę ich na przykład dla krów dawać czy coś, no bo i tak ta seria się zaraz kończy, no to tylko to robię po to, aby sobie... zrobiłem te bele po to, aby sobie porobić, bo to fajna czynność, takie siano kiszonka. No i ją zakończyłem. Nie wiem, czy w ogóle będę nawet rozładowywać gdzieś te bele, no bo... po co, skoro i tak tylko dwa odcinki zostały, ich nawet nie użyję. Zresztą się jeszcze zobaczy. Okej, tak więc w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli wam się podobało, to oczywiście dajcie łapkę w górę. Dzięki za oglądanie. Cześć.